kto w ogóle prosił o ten śnieg? Czemu tu jest tyle śniegu? Nikt nie lubi śniegu. Minus 30? O co chodzi? No jak to śnieg? No jak to się stało? Jak to jest możliwe? Boże, jak ty mogłeś do tego dopuścić? Dlaczego chmury? Dlaczego śnieg? Dlaczego pada? Dlaczego to się w ogóle dzieje? Okej, więc tytuł dzisiejszego filmiku to hejt na śnieg. Dlaczego był taki początek? Przecież ja kocham śnieg, możecie zobaczyć na moim snapie. Nazwa mojego snapa jest oczywiście w opisie oraz na końcu tego filmiku, ale oczywiście macie tutaj snapcode, który możecie zeskanować, aby szybko dodać mnie na snapchacie. Ogólnie ten początek to była taka wersja tego, jak zachowują się inni. Odkąd zaczęło być zimno, odkąd zaczęła być minusowa temperatura, ciągle mogę zaobserwować na snapie, przeglądając moje story. O nie, właśnie wstałem, a tutaj śnieg. Śnieg spadł? Jak to możliwe? Minus 15? Co k***a? O nie, nie lubię śniegu. Sorry, ja dzisiaj nie wychodzę, bo jest śnieg. Ale no, nie rozumiem, że robię abstrakcję. No to sorry, zobaczcie, ja wam za chwilę coś pokażę. Wchodzimy, proszę państwa, w kalendarz i co widzimy? Styczeń. Miesiące zimy, styczeń, grudzień i luty. Więc jakby nie patrzeć, mamy zimę. Jest zima, to musi być zimno. Więc zastanawiam się, ludzie, dlaczego wy narzekacie tak na ten śnieg? Jeszcze trochę czasu temu można było zaobserwować posty typu takie święta bez śniegu? To nie święta. Kolejne święta bez śniegu. Nie będzie świąt w tym roku. No ludzie, pomyślcie, cieszcie się, że jest chociaż ten śnieg. Odkąd spadł śnieg, czyli wczoraj wieczorem, no ja wpadłem taki trochę świąteczny klimat, taki wiecie, zimowy klimat. Oczywiście lampki mam w pokoju jak zawsze. No i fajnie, czuję się tak lepiej, fajnie. Nie, ludzie, zauważcie to, nie czujcie się tak monotonnie, że ciągle brak śniegu, ciągle trawa, drzewa. Poczujcie się trochę świątecznie, poczujcie coś innego niż ciągle ta monotonia. No cóż, może nie każdy cieszył się w dzieciństwie ze śniegu, no ale ja należę do takich ludzi, którzy się cieszyli. I jestem tego 100% tak pewien, że oglądam osoba, która w dzieciństwie cieszyła się, że spadł śnieg. No ba, nawet pewnie są takie osoby, które się teraz cieszą, że jest śnieg, śnieżynki, yeah! No ja nie wiem, co się porobiło. No ludzie, pomyślcie trochę. Pamiętacie te czasy z dzieciństwa, gdy rano wstaliście i był śnieg? Większość ludzi pewnie obudziło się i nagle była radość, że śnieg, że coś tam, że fajnie, że pójdziemy na sanki, a teraz nie. Teraz wszyscy nie, w ogóle śniegu nie wolno, nie. W ogóle co, w ogóle? Ja na przykład kocham słyszeć, jak skrzypi mi śnieg pod stopami. Co do planów na jakieś przyszłe serie, planuję jakąś serię z pytaniami, z czymś takim, żeby były jakieś fajne kategorie, coś takiego. Także śmiało, na jas pytanie, pytajcie. Tak, stoję na środku ulicy i nagrywam. No i cóż, dziękuję wam bardzo serdecznie za obejrzenie tego filmiku, mam nadzieję, że się spodobał. Piszcie w komentarzach, czy lubicie śnieg, jeżeli tak, to dlaczego, jeżeli nie, to napiszcie też dlaczego, albo chociaż napiszcie, że nie lubicie. Jeżeli macie jakiś pomysł na jakiś filmik, na jakiś tag, na jakiś challenge, proszę śmiało piszcie w komentarzu. Chętnie zrobię, chętnie nagram, chętnie wszystko. Także jeszcze raz dziękuję wam za oglądanie, łapki w górę, subskrypcje i pa 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 pa! Jakie są miesiące zimy?